Ja, mówić to. Nie! Nie! Siemaneczko mordeczki, z tej strony Zombiaczek. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z Dragona. Mam dzisiaj dla was naprawdę mega wbite, bo wbiliśmy do chyba najbogatszej gildii na tej edycji Dragona, ale niestety spotkał nas pech i nic z tej gildii praktycznie oprócz setów nie wynieśliśmy, czyli cały Ender Chest setów, no i te emeraldy, no to to mam z tej gildii jedynie. Także co, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek na moim kanale. Pozdrawiam osoby, które dawały mi itemki na moich live'ach. On się wyświetla teraz na ekranie. Osoba, która wygrała sponsora w poprzednim odcinku, teraz też się wyświetla na ekranie. Jeśli chcecie wygrać sponsora w tym odcinku na 30 dni, musicie zostawić suba, łapkę w górę oraz napisać swój nick w komentarzu. Na następnym odcinku wam pokażę zwycięzcę po prostu. Także wiecie, subskrybujcie, dzwoneczkujcie, łapkujcie mojego live'a. Link do osoby, która nagrywała ze mną odcinek, znajdziecie w opisie. Też do niej wbicie na kanał, link grafika też macie w opisie. Wszystkie linki zresztą są w opisie. I macie także linka w opisie do dwóch akcji charytatywnych, które możecie po prostu wesprzeć. To są babcia mojego widza oraz mama mojego widza, więc wiecie, tam wesprzyjcie chociaż honorową złotówkę. Ja tam zawsze raz na jakiś czas coś płacę, żeby te akcje po prostu się ruszały. Także co, ja wam nie przedłużam i zapraszam do oglądania tego odcinka. Piona. A! Jeszcze nie piona, bym zapomniał. Jeśli chcecie wszystkie moje teksturpaki, które używałem do teraz, dobicie tutaj 1000 łapek i wam podam nawet tego teksturpaka, który ma być na 25k subskrypcji. Dlatego 1000 łapek i macie cały ten folder teksturpaków w opisie, więc łapkujcie i do oglądania. Piona. Dobra mordeczki, także my już jesteśmy tutaj pod pierwszą gildią, do której będziemy się wbijać. Jest ze mną Vanguber, czy tak jak obiecałem, że będzie to odcinek z widzem. Vanguber może się przywitać. Dzień dobry. Także Vanguber się tutaj przywitał. Jak widzicie, ta gildia ma tutaj bacona, a dosłownie tam mam tego bacona. No i żeby się tutaj dostać, trzeba wbić po prostu od razu. Dawaj Vanguber do mnie. O, widzisz, wbijesz? Tak. O, dobra, ja sobie biję inaczej. Jak wbijesz? O, dobra, ty chyba górą wbijesz. Tam masz, możesz zbugować. Tak. Możesz się zbugować, no. No, no, dobra. Okej, okay, tutaj mam jakieś zabezpieczenia, widzę. To ja sobie od razu kupię speeda, znaczy speeda, tfu. Jambusta oczywiście. Chodziło mi o jambusta, jakby wiecie, wiecie co ludzie chodzi. Także co, ja kupuję jambuścika na szybko. Nie wjeżdżamy sobie tutaj do tego kuboida. Ale z tego co widzę, oni niestety nie mają tutaj spadu. Albo nie, mają jakiś spad, tylko mają strasznie dużo stawniarek. I tak jak mówiłem, właśnie mnie to bardzo martwi, że oni mają mnóstwo tych stawniarek. Ale chyba wbijemy sobie do tej gildii jakoś inaczej. A mianowicie oni mają tutaj dwa bacony. I fajnie chyba było wbić tutaj drogą tych baconów do gildii. Tylko czy to jest tutaj jedna kratka? Kurczę, oni tutaj mają zdecydowanie więcej tych kratek tego obsa, także chyba jednak spróbujemy wbić żółwikiem i zobaczymy, czy oni mają po prostu zejście. A nie, jednak nie, jednak dobra, jednak tutaj jest po prostu taki zwykły ten, zwykły deer. Także ja chyba będę wbijał po prostu tak na dół, że będę rzucał rzucaki. Gdzie ty jesteś, Vanguber, swoją drogą? Już jestem. A okej, okay, dobra. Ja jestem przy tym drugim baconie z drugiej strony, tutaj już wbijam. I z tego co widzę, tego bacon chyba jest dosyć nisko. Nisko, tak brawo Zombiaczek, nisko oczywiście, chodziło mi nisko. Ty masz jakieś rzucaki, czy nie? A wiesz co, mam jeszcze jednego, tylko. Okej, okay, dobra, to zostawimy go, może on się przydać. Ja mam jeszcze rzucaków, trochę mam tych rzucaków. Znaczy, nie za dużo, będzie po prostu trzeba chyba nowe ogarnąć, jakby nam zabrakło. Ale oczywiście, miejmy nadzieję, że nam starczy. Ja będę tutaj rzucał jakoś tak, wiecie, żeby to jak najwięcej kratek rozwalało. I tak chyba rozwala po dwie kratki, z tego co widzę, tak? Jak tutaj rzucę? Nie, no teraz rozwali jedną, bo rzuciłem zbyt blisko tego obsa. Daj, rzucaj tego twojego rzucaka. O, maśniutko. Dobra. Nie, jeszcze tam jest trochę tych kratek, kurczę. W ogóle masz kill z wydajnością, jakąś szybką tego, z szybkim efficiency? Mają jakiś zwykły. A to czekaj, nie rzucaj, bo zaraz zniknę. O. No bo to... O, dziękuję bardzo ci, kolego, tutaj mój towarzyszu do odcinka. Także pamiętajcie, jak ktoś będzie chciał brać, kurczę, udział w odcinkach, tak jak tutaj Vanguber się akurat dostał, przypadkiem, bo powiedziałem, że nagram odcinek z widzem, patrzę akurat, Vanguber wbija na TeamSpeaka i pisze kołoniku: ej, chciałbym nagrać odcinek z tobą. No ja mówię, dobra, biorę cię człowieku do nagrywania, nie będę szukał za dużo ludzi, wbiłeś na TeamSpeaka, czekasz za mną, no to niech będzie taka nagroda i widzicie, i macie takie szanse. IP TeamSpeaka znajdziecie w opisie albo gdzieś, no wiecie, to jest mój TeamSpeak, tak jakby, nie? Więc możecie tu wbijać i będzie chyba spoko. Który to jest poziom? 35? Pierwszy, ja pierniczę, mi się powoli rzucaki kończą. Mnie to bardzo martwi. Dziwne. Tak, gdzie tu najlepiej? O kurde, ale ścinkę dostałem teraz. Też się tak ścięło, czy tylko mnie? No. Dobra. Dobra, rzucam gdzieś tutaj, może tutaj będzie najlepiej, może więcej kratek po prostu rozwali. Nie, no, po jednej rozwala. Kurczę, mnie to martwi, że strasznie tych dużo rzucaków ludzie idzie. I jak wiecie, jak widzicie, ja marnuję strasznie dużo rzucaków na wbity do gildii, nie? Żeby wam nagrać odcinek, to możecie tam na live wbijać i mnie wspomóc. Pamiętajcie, live'y są codziennie, we wakacje będą najprawdopodobniej rano lub w południe i wieczorem. Nocne live'y na pewno będą, a rano zobaczymy, bo będą rano lub po południu.
takie live'iki, więc wiecie, wbijacie na live, bo live'y są codziennie, a fajnie jak jest, tak wiecie, dużo osób na live'ach, tak jak ostatnio, kurczę, przez ostatnie 6 dni mi przybyło na kanał prawie 600 subskrypcji, także no i zarąbiście i za to wam bardzo dziękuję, że wbijacie na te live'y, ale nie będę się tutaj rozgadywał o live'ach, bo to jest w końcu odcinek, nie? Tej, no to jest 28, a tego tutaj nadal nie mam. O, jest. Jeszcze szczekratki, bo już widzę jakieś obsydnia, zabezpieczenia. Miejmy nadzieję, że nam wypadnie bacon, co? Jak sądzisz, wypadnie nam bacon? Myślę, że jest taka szansa. No, szansa zawsze jest, nie? O kurde, to ty mail dostałeś, myślałem, że to jakiś typek. I teraz pytanie, czy tutaj jest już ten bacon. Dobra, rzucam tutaj tego rzucaka, zobaczymy, czy on tutaj rozwali. O kurde, ej, pat to ile tu jest itemów? Generatory, sand farmery, kopacze, fosboy farmery. O kurde, tej! Drewno, a to jest jakieś... Perły. Tu może być dużo itemów, pa to. O kurcze, stręże są. O kurde! Ja pierniczę, ej ludzie, za taką wbite się należy normalnie łapa w górę, nie? Tago od buta, we to zbieraj. We zbieraj te itemy. Ja tutaj, te strężyki weź, tutaj jakieś sety, pyk, pyk, myk. Ja pierniczę, ale itemów tu jest naprawdę mnóstwo tych setów, tylko najgorsze to, że ja nie mam miejsca. Ja postaram się powyrzucać to z Endera, co mi jest niepotrzebne, wezmę te sety, bo sety się zawsze przydadzą na jakąś klepy czy coś. To mi jest niepotrzebne, stąd mi nie jest potrzebny, to powyrzucajmy to wszystko. Także, no jest zarąbiście, zarąbiście, myślę, że ta wbita już jest udana. Aha, usuną nam itemy. No. Dobra, ale trochę mamy, co to jest? TNT, resno, slime, węgiel, kurde, rzucamy tutaj to czy nie? Wiesz co, myślę, że nie warto. Wiesz co? Chyba bacona... O kurde, weź kraftuj rzucaki, weź kraftuj rzucaki. Ja pier papier. O stary. Wyrób rzucaki, ludzie, nie, naprawdę. To jest wbita do najlepszej gildii na tej edycji, jaką widziałem. Naprawdę, mogę wam to teraz powiedzieć. Nie widziałem lepszej gildii na Dragonie, na tej edycji. Bo na live'ach wbijam już trochę gildii rzucakami, ale to jest naprawdę zarąbista gildia, aż mi szkoda jest tego. Ej, rzuć mi stack TNT pod nogę, jak możesz. Podnóżki. Rzuciłeś? A złapię to? Nie zapałem. O, dobra, zapałem, dzięki. Dobra, to ja skraftowałem już dwa rzucaki, także jest zarąbiście, czyli już trochę jest zwrócone, tak że powiem. No, jest i tutaj naprawdę mnóstwo itemów. Ja chyba sobie przeskoczę tutaj sobie. Patrz, ile to jest skrzynek, sety. Pytanie jest takie, czy mamy ustawionego tutaj set home'a? Nie. Ja, wiesz co, ja chyba bym zostawił, mam taki pomysł. Chodź, wbijemy się tutaj do baconika. I przyjdziemy tutaj, jak sobie po prostu zapiszemy z tej kordy, ja sobie zapiszę tej kordy, Gilia DNS i opróżnimy sobie Ender Chest i po prostu przyjdziemy sobie po te sety, tak żeby było fajnie, żebyśmy nie zmarnowali po prostu tych setów, żeby one nie wypadły na ziemię. Także co, ja wbiję tutaj do bacona teraz, bo ten bacon gdzieś już powinien być tutaj obok. Uwaga, czy tam rozwaliło? Ej, rozwaliło coś? Czy nic nie rozwaliło? Chyba nic nie rozwaliło, mi się wydawało tego. Gdzie jest ten bacon? Halo, jeszcze niżej jest ten bacon? Ja pierdziel, ale dobrze, mam jeszcze trochę tych rzucaków. Także no jest sztos, że tak powiem, ta Gilia. Patrzcie, jaki to jest kratel w ogóle. Ja pierdzielę. O nie, nic się... Jak się zalogują, a w ogóle do mnie do gildy też się wbijają teraz, nie? Ja pierdzielę. O, jest! Nie wypadł. No i lipa. Ale... Mordeczki, ja sobie tutaj w takim razie robimy chwilowe cięcie i widzimy się za chwilę, jak sobie tutaj opróżnimy ekwipunki, tak żeby jak najwięcej tych itemów pozbierać, bo zawsze się czepiacie po prostu w komentarzu. Zombie, jak już się tam wbijasz do tej gili, to chociażbyś pozbierał te itemy, a nie tylko się marnują, nie? Także szybkie cięcie i widzimy się za chwilę, nie? Dobra mordeczki, także my już tutaj jesteśmy po chwilowej przerwie, nam to zajęło 10 minut, wy to widzicie dosłownie po sekundzie. Wam tutaj pokażę, opróżniłem sobie całego Ender Chesta, zostawiłem aby te najcenniejsze po prostu emeraldy, które nie chciałbym gdzieś stracić tam w kubojdzie, gdyby mi ktoś ukradł, także co? Myślę, że możemy zająć się tutaj rozwalaniem tego kuboida. O kurczę, to jest w ogóle jeszcze jakieś zejście, ej, oni tu mają stoniarki, o kurde, tej, to jest jeszcze więcej, chodź tu na dół, patrz to, ej. O kurczę. Tu ile to jest złoto, tu są kolejne sety, ja pierniczę, ile mam... Nie, to po prostu... Co za gildia? Ile to jest sety wszystkiego? No, będzie to wszystko trzeba popróżniać, naprawdę. Powiem wam, że sztos gildia, szanuję gildię DNS za tyle itemów. To są emeraldy, dobra, to tego nie będę im rozwalał, na razie niech sobie to mają. No i my chyba musimy tutaj wziąć się za rozwalanie po prostu tych skrzyneczek. O, mi się skończył jumbus, chciałem wyskoczyć tak jak taki zając. Zając Van Guber, no to pasuje, dobra. Także co, tu jest sety. Gdzie wyrzucam, żeby tak jak nie stracić rzucaka, rzucam tutaj, może rozwali po prostu te 3 skrzynki naraz, fajnie by było i... O kurw! Czaki. O mój Boże. Dabik dla moich kochanych widzów. Ja pierniczę, widzicie to? Opłaciło się po prostu opróżnić ekwipunek. Nie, to po prostu ile teraz mam tu setów, to jest niesamowite. Naprawdę...
Jak być bogatym z Rezetu? I jeszcze tu jest skrzynka, więc co? Ej, ja mam pomysł. Bo to się może przydać, ja sobie po prostu sprzedaj itemy. Weto, posprzedajemy was, co? No ja to tak robię. Ja sprzedaję to. A jak? A co się będzie? Co zarobimy na Gili DNS? Tak, wbita i zarąbi... Nie, jak to powiedzieć? Wbita i... Nie. Czekaj, kurde, to powinno być tak. Wbita i zarobek. O, coś w tym stylu. Wbita z zyskiem. O, tak to mogło. Nie, muszę jeszcze jakiś fajny tytuł odcinka wymyślić, ale no naprawdę, dajcie łapkę za taką wbitę kozacką, bo no jest mega, wam powiem, jest mega. Mi się, kurde, podoba, że wbita do tej gildii, bo no, powiem wam tak, mówiłem na początku już Vancouverowi, że nie mam żadnej ciekawej gildii, ale Vancouver jednak znalazł ciekawą gildię, która jest naprawdę ciekawą gildią, no nie ma co ukrywać. Co to jest? Złoto, ej, ja się boję otworzyć to złoto, bo jak tu wypadnie pełno złota, pa to, patrz ile tu złota wypadnie, cała skrzynka złota wypadnie, ja mówić to. Ja pierniczę! Nie! Czy itemy? O nie. Nie, co? Teraz musicie robić tutaj 1500 łapek, żeby nam to wynagrodzić. No bez jaj! Ja nawet nie zdążyłem zrobić screena na miniaturkę! Ja pierdzielę! Nie, nie wierzę w to. Co się teraz odwaliło? Została ostatnia skrzynka na pocieszenie. Oje. Diamenty. Diamenty tam się nie przydadzą. Nie mam pytań. Dzięki Sajek, że dodałeś usuwanie itemów. Dzięki. Ej! A myślałem, że to kolejny item, a tu jednak nie ma itemów. Chyba, że coś tam jest. Czekaj. Nie, tam jest bedrock. No nie. A szkoda gadać, a szkoda szczępić ryja. No nic nie poradzimy. Jedyne nam co pozostało to... Proszę jak z wami się w tym odcinku. Dzięki za oglądaliście ten odcinek. Mam nadzieję, że zostawiliście tutaj łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale. I niezmiernie smutno. Bo byłbym pewnie jednym z najbogatszych graczy na Dragonie w tym momencie. Ale niestety usunęło mi całą skrzynkę złota. No i co? Do następnego odcinka. Vancouver pożegna się. Edo, cześć. Takim smutnym akcentem kończymy. Pa, pa. Do następnego odcinka. Na razie.